o wyjściową jedenastkę w porównaniu do tego, co było w zeszłym tygodniu z Kotwicą Kołobrzeg. Też a propos jeszcze jedenastki Świtu Skolwin. Tutaj i byli ważnymi postaciami w ekipie ze Szczecina. Gramy w Toruniu. Do prawej strony. Jeszcze nie koniec, piłka przed polem karnym. Elany tutaj wybiegał Paweł Krawiec. Gości. A nawet szóstka, bo oczywiście jeszcze przed bramką był jeden z nich. Dośrodkowanie, jest strzałgowo, Michał Nowak. Ta piłka. Pelikan Łowicz z tego miejsca właśnie do Elany trafił. Bramkarz Elany, dośrodkowanie na pole karne. Jeszcze nie koniec tutaj. Co prawda piłka minęła Nowaka, ale w świetle bramki był. I ponownie Dobosz wrzuci piłkę gdzieś w okolice światła bramki. Jest piłka i tutaj ona kozłuje. Mają w posiadaniu już Przemysław Matłoka. Jeszcze gwizdek, pani arbiter. Jest dośrodkowanie piłki przez Krawca na pole karne. Tutaj podbita piłka przez Mysiaka. Michał Nowak. Pewna interwencja. Jakiś pozytywny reperkusji. Lewa strona boiska. Adam Dobosz urwie się z tą piłką. Dobosz do środka. Dobosz ładnie sobie z tym poradził. Dobosz przed bramkę. No i tutaj nikt tego nie sfinalizował. Ale to jest piłkarz ewidentnie prawonożny, więc to nawet nie jest zmyłka. Dośrodkowanie Kryczaka na pole karne. Główkowo Mysiak. Jeszcze Kraska. Na prawej stronie znowu się świetnie urywa prawy obrońca Elany. Górka na pole karne. Kopciński. Chyba chciał zgrywać tę piłkę. Jeszcze Kryczak. No i to był strzał dzisiaj niezbyt sobie dobrze radzącego napadziora ekipy toruńskiej, a więc otrzymuje swoją szansę piłkarz negatywnych reperkusji, lecz centra nawet niezła, dośrodkowanie teraz na pole karne Kopciński, skakał tam Kryszak, uderzenie na bramkę, ale to jest strzał w sam środek, tam gdzie stał Przemysław Matłoka, zjadał tę ligę. Tymczasem prawa strona boiska, już Kozłowski na pole karne, interwencja na lewej stronie, okazja dla Elany na to, żeby coś spożytkować z tej akcji. Stefanowicz dostał podanie od Kozłowskiego, interwencja Matłoki po płaskim podaniu Macieja Stefanowicza. Jest Michał Kołodziejski, jego płaski strzał na bramkę, no i ta piłka obok lewego słupka przeleciała. Opuścił boisko, Kryszak, ale ta centra kompletnie... Wrzutka teraz, Michał Nowak musiał interweniować. Dochodząca centra na pole karne, no i tutaj będzie można też coś uciułać, dośrodkowanie teraz na pole karne, w której będzie radość w Toruniu, dośrodkowanie, przeszła piłka, gol! Wykrakałem, 1-0. Elana obejmuje prowadzenie, Daniel Ciach. 1-0. 86 minuta. Za mocno wypuścił sobie tę futbolówkę i to jest koniec meczu. Elana Toruń 1, Świt Skolwin Szczecin 0. I to wszystko po trafieniu Daniela Ciacha z 87 minuty meczu. Nie był to mecz widowiskowy, nie był to mecz, który zapamiętamy na długo. Jedynie może...